widzimy, że w ostatnich dniach ilość zachorowań, nowych zachorowań na COVID-19 osiąga kolejne rekordy. Dlatego bardzo byśmy chcieli prosić i apelować do naszych pasażerów i jednocześnie przypominać o obowiązku noszenia maseczek, zwłaszcza w środkach transportu, w tramwajach i autobusach, ale jeśli to możliwe, zachęcamy do tego, aby robić także to już na przystanku. A tak jak wiemy, no każdy głos rozsądku będzie tym skuteczniejszy, im bardziej będziemy się go obawiali. Stąd nasze wsparcie i wielka prośba o pomoc do funkcjonariuszy policji, którzy już de facto od wczoraj towarzyszą czy to naszym kontrolerom, czy też samodzielnie, są w tramwajach i pomagają nam wszystkim, abyśmy zdrowo i bezpiecznie przetrwali czas pandemii. Kolejna odsłona naszych działań. Te działania prowadzimy już wspólnie z APK długi czas. Natomiast działamy w środkach komunikacji miejskiej, ponieważ jest to istotne, jeżeli następuje ścisk, ktoś nie ma maseczki, jedna osoba może zarazić wiele osób w krótkiej chwili. Skrajnie niebezpieczna sytuacja, stąd działania służb i pracowników MPK, wspólna intensyfikacja tych działań po to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie i żeby tych zarażeń było relatywnie jak najmniej możliwe. Działamy wspólnie, ale też policjanci przenoszą te kontrole na sklepy wielkopowierzchniowe, na parki, skwery, tam gdzie gromadzą się osoby właśnie po to, żeby eliminować zagrożenie. Głównie stosujemy pouczenia w stosunku do osób, które na przykład z uwagi, nie wiem, na deszcz wsiadły do komunikacji przed chwilą i nie zdążyły jeszcze założyć maseczki. Wtedy policjanci stosują pouczenia, ta osoba wyjmuje maskę, zakłada. Jeżeli widzimy ewidentnie, że ktoś nie ma jej, lekceważąco podchodzi do przepisów, naraża życie, zdrowie innych, wtedy policjanci stosują postępowanie mandatowe. W skrajnych przypadkach również skierowane są wnioski o ukaranie do sądu.